Otwarty mikrofon, Radio Opole. W programie Otwarty mikrofon kolejny gość, Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, dzisiaj nie o rynku pracy, ale o imprezie, jaka odbędzie się w sobotę na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Opolskie gościnne. Opolskie gościnne dla wszystkich cudzoziemców, dla wszystkich mieszkańców, oczywiście regionu jako gospodarzy. Chcemy pokazać, że Opolanie są osobami otwartymi właśnie również na inne kultury, ale myślę, że ten impreza plenerowa w Muzeum w Bierkowicach w Skansenie to tak naprawdę dobra okazja, abyśmy mogli porozmawiać o kulturze polskiej, o naszych zwyczajach, obyczajach, tych dawnych, tych dzisiejszych i pokazać właśnie osobom z zagranicy, którzy u nas mieszkają, jak to jest w Polsce, jak to się żyło kiedyś, jak się żyje dzisiaj, ale tego dnia poprosimy również zespoły, partnerów, różnego typu organizacje, aby one opowiedziały o tym i nauczyły nas, Polaków, takich elementów kultury chińskiej, ukraińskiej, afrykańskiej, posłuchali muzyki z całego świata, więc myślę, że ten dzień zapowiada się ciekawie dla całych rodzin, dla wszystkich, sobota 20 sierpnia, Opole, Bierkowice. Bo tu chodzi nie tylko o uchodźców z Ukrainy, w ogóle o cudzoziemców. Zdecydowanie tak, oczywiście w ramach działalności Centrum Integracji Cudzoziemców, jak sama nazwa wskazuje, otwieramy się przede wszystkim na cudzoziemców i w tym osoby spoza Unii Europejskiej, bo takich osób jest u nas coraz więcej. Oczywiście szczególną rolę odgrywają osoby z Ukrainy, które u nas pracowały przed wojną, ale też po wybuchu wojny wiele osób przecież do nas przyjechało. No i stara się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, oprócz wielu kłopotów i trudnych chwil, mam nadzieję, że ta sobota będzie takim dniem, gdzie będzie można chociaż na chwilę zapomnieć, ale też i korzystając z takiej oferty nie tylko rozrywkowej, ale merytorycznej, bo zaprosiliśmy do współpracy wielu partnerów, którzy tego dnia również będą tam ze swoimi stanowiskami. Jacy to partnerzy? Przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia. Będzie można pomyśleć o swoim zdrowiu, dentobus, badanie piersi. To również kwestie takie stricte informacyjne dotyczące swojej działalności i porad szeroko rozumianych Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych również Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Tam stricte porady z zakresu prawa pracy. Mamy również współpracę z organizacjami pozarządowymi, będziemy mówić o mediacjach, no i oczywiście oferta Centrum Integracji Cudzoziemców i oferta przede wszystkim Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nie tylko rynek pracy, ale różnego typu elementy związane z funkcjonowaniem i taką codziennością. I to wszystko dostępne dla wszystkich odwiedzających. Oczywiście. Tego dnia Muzeum Wsi Opolskiej jest otwarte, jest bezpłatne wejście od godziny 12 de facto do 18 mamy zapewnione atrakcje. Jakie to atrakcje? Oprócz tych stanowisk, o których pan powiedział. Oczywiście. Atrakcje głównie to na scenie. To będziemy mieli całą serię koncertów, pokaz gry na chińskich instrumentach, bębny afrykańskie, muzyka bałkańska, tutaj Balkan, projekt, grupa Serbii. Mamy do dyspozycji tego dnia również Sławka Kusza z Ukrainą. To zespół, który wykonuje właśnie przede wszystkim muzykę ukraińską. Byłbym zapomniał o występie dzieci z gminy Popielów i zespołu Siołkowiczanki właśnie z gminy Popielów, troszeczkę takiego regionalizmu. No i na koniec nasze opolskie coraz większe gwiazdy, tak? Mateusz Gędek, rozpoznawalny szczególnie przez młodsze pokolenie, Natalia Gosztyła i Magdalena Meg-Krzemień, tegoroczna laureatka opolskich debiutów. Która debiutowała także na antenie Radio Opole jako dziennikarka muzyczna. O proszę. O czym muszę przypomnieć, jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta. Początek imprezy o godzinie 10. O godzinie 12. 12. Wstęp wolny dla wszystkich, czyli i zapraszać Państwo mieszkańców Polszczyzny, tych nazwijmy to rdzennych, i uchodźców, tak? Czy w jakiś specjalny sposób próbujecie dotrzeć do tych, którzy z Ukrainy przyjechali kilka miesięcy temu do regionu? Generalnie chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy, ale również cudzoziemców za pomocą właśnie mediów społecznościowych, ale mediów. Dlatego też ogromnie się cieszę, że chociażby Radio Opole objęło patronatem medialnym to wydarzenie i myślę, że będą Państwo mogli na antenie radia słyszeć różnego typu zapowiedzi tego wydarzenia. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj, dystrybujemy te informacje również w mediach społecznościowych, w języku ukraińskim, w języku angielskim, tak aby jak najszerzej dotrzeć z informacją o tym dniu i no, zaprosić właśnie do uczestnictwa. A dlaczego tego typu imprezy organizuje Wojewódzki Urząd Pracy?
Centrum Integracji Cudzoziemców, o którym miałem już okazję Państwu opowiadać niejednokrotnie, nie zakłada tylko działalności w zakresie rynku pracy i ofert pracy, tak jakby można było domyśleć. Zarząd województwa i w ogóle sam Urząd Marszałkowski powierzył realizację tego przedsięwzięcia właśnie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Doszliśmy do wniosku, że podejmiemy te rękawice z tego tytułu, iż osoby, które są zintegrowane z nami wszystkim tak naprawdę, mieszkańcami tego regionu przecież od urodzenia albo od wielu lat, otwiera ta znajomość, ta bliskość otwiera wiele możliwości, również w zakresie dobrego życia u nas, takiego dobrostania, ale też kwestii związanej właśnie z pracą w dobie takiej, w jakiej żyjemy, że ludzi nam, mówiąc krótko, pracowników brakuje do pracy. Cudzoziemcy są jakby tutaj dobrym odbiorcą tych naszych ofert pracy. A więc wychodzimy szerzej, mówimy generalnie o integracji osób, nie tylko o jakimś wąskim zakresie. A czy jeżeli chodzi o Centrum Integracji Cudzoziemców, już rozmawialiśmy kilka tygodni temu, że sytuacja się uspokoiła w porównaniu z tym, co było zaraz po wybuchu wojny. Czy można mówić już teraz o tym, że uchodźcy wojenni w jakiś sposób tutaj się zaaklimatyzowali, ci, którzy zostali i poczuli się trochę bardziej tutaj jak w domu? Myślę, że można tak mówić. Oczywiście nigdy, znaczy w większości tych osób domem będzie ta Ukraina dla nich. Natomiast no, te osoby już są u nas, przecież proszę zwrócić uwagę, już kilka dobrych miesięcy. Muszą stawać na własne nogi, poszukując tej pracy. Chociażby sama liczba zgłoszeń, podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy jest już znacząca, bo to kilkanaście tysięcy. To pokazuje, że te osoby odnajdują się. Słyszymy o, Państwo też pewnie, słuchacze radia, słyszą wielu o sytuacjach, kiedy te osoby wynajmują swoje mieszkania. No, starają po prostu się żyć w miarę normalnie w Polsce. A przychodzą jeszcze do Centrum Integracji? Jak najbardziej. Przychodzą cały czas. Przypominam, że to nie tylko osoby z Ukrainy, ale również uchodźcy przychodzą z wieloma pytaniami, problemami natury prawnej, tłumaczenia, kwestie wsparcia psychologicznego. Tego jest cały czas mnóstwo. No i przede wszystkim nauka języka polskiego. To jest jakby... Czuwa, żeby podjąć pracę zbliżoną do kwalifikacji, jakie się ma. Podjąć pracę, ale też odnaleźć się właśnie w takim życiu codziennym. Kupić bilet MZK, nie wiem, pójść do sklepu, do banku. Poradzić sobie w szkole. Poradzić sobie w szkole, dokładnie. Także to jest jakby ważne. Natomiast no, sobota, wydarzenie w Bierkowicach, opolskie gościny, no to też właśnie, tak jak mówię, to jest dzień i moment, żeby trochę wyjść z tych domów, z tych internatów, z akademików, w którym te osoby są, czasami jeszcze przebywają. No i mile, myślę, spędzić czas w szerszym gronie, bo scena to nie wszystkie atrakcje, którego tego dnia będą. To co oprócz sceny jeszcze, skoro pan tak te atrakcje zapowiada, co jeszcze przygotowaliście Państwo? Strefa kulinarna Świat ze smakiem. Będziemy mogli popróbować w menu degustacyjne kuchnia azjatycka, libańska, przystawki gruzińskie, Ukraina na talerzu, indyjskie przekąski, no i przede wszystkim opolskie smaki również. Cała strefa warsztatowa, edukacyjna dla dzieci, dla dorosłych, rękodzieło ukraińskie, malowanie wzoru polskiego, tutaj opolskie dziołchy, nawet nauka na gry na bębnach afrykańskich, czy parzenia kawy w rytuale chińskim. No i oczywiście dla maluchów, dla najmłodszych, cała strefa zabaw, dmuchańców, skakańców, różnego typu gry i warsztaty dla najmłodszych. To wszystko będzie się działo już w najbliższą sobotę w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach między 12 a 18. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, wstęp bezpłatny. Mówił Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a ja już dziękuję bardzo za uwagę. Program poprowadziła Aneta Skomorowska-Kobza. Do usłyszenia jutro rano. Otwarty mikrofon, Radio Opole.